Grand Futa, czyli FIFA Ultimate Team od 2019 roku. Czy przez ten czas zdarzyło mi się wydać parę złotych na FIFA Pointsy? Być może, ale zacznijmy od tego, czym są i do czego służą. Ja jestem Niedaradek i zapraszam na odcinek oraz do subskrybowania i dzwoneczkowania. A więc od początku. Czym jest tryb FUT? Pamiętacie lekcję WF-u? Dwóch gości wybiera sobie składy. No to tutaj mamy podobnie, z tą różnicą, że wybieracie spośród piłkarzy z całego świata. Ale pod warunkiem, że macie kartę danego zawodnika i tu do gry, dam wam chwilę na docenienie tych słów, wchodzą FIFA Pointsy. Bo to za nie kupicie paczki zawierające gracze, ale też stadiony, unikalne barwy, piłki i tak dalej. Wróćmy do samych kart zawodników. Mają one różne kategorie. Brązową, srebrną, złotą. Są też poszukiwane przez wszystkich karty specjalne. Jak łatwo się domyślić, im wyższa kategoria karty, tym lepsze statystyki zawodnika. Trochę jak w karciankach. I tutaj tak samo. W FUT-cie chcemy ulepszać skład, bo im lepszy skład, tym większe szanse na wygraną. Ale nie zapominajcie, liczy się też skill. No i tu przechodzimy do sedna. Zawodników można zdobyć na kilka sposobów. Najprostszym jest wydawanie wirtualnej waluty i kupowanie ich na rynku transferowym. Najbardziej emocjonującym jest wykorzystywanie, jak to określają twórcy gry, mechaniki, niespodzianki i kupowanie paczek. A wylosowanie takiego Ronaldo czy Lewego to niezapomniane emocje. A skoro o lewym mowa, to przypominamy, że w związku z trybem FUT odbył się niedawno event Team of the Year, w którym to Robert Lewandowski właśnie w wyniku głosowania graczy został centralnym napastnikiem najlepszej jedenastki świata i najlepszym zawodnikiem trybu FUT. Rzadko kiedy zdarza się, że tworzenie składu jest równie emocjonujące co sama rozgrywka. Pewnie dlatego FUT tak bardzo wciąga graczy. Już dziś stwórz drużynę marzeń i sięgnij po miano najlepszego teamu na świecie. Do ładowania FIFA Points znajdziecie oczywiście na mediaexpert.pl. Link zamieszczam w opisie i widzimy się na boisku. Już wyciągam pada.